Miała być wspólna zabawa i atrakcyjne spędzenie wolnego czasu, a wynikła kłótnia. I to nie jedna. O co pokłócili się uczestnicy turnieju wsi? Może nie, nie po raz pierwszy takie taki przypadki się zdarzają, i, i to nie tylko na turnieju wsi, ale również w innych turniejach, że organizujemy dla osób turnieje dla osób dorosłych. No, a czasami się pojawia osoba, która jest rocznikowo z tego roku, ale jeszcze nie skończyła tego 18 roku życia, i czasami są takie, takie drobne niesnaski. Co prawda, my nie zawsze mamy możliwość sprawdzenia wszystkich, bo to jest ponad 100 osób uczestniczących w turniejach. Więc czasami wypływają takie sprawy w trakcie turnieju, gdzie jedna z miejscowości bo protestuje, bo poznali, poznali uczestnika turnieju że on jednak nie ma skończonych tych 18 lat, bo się wszyscy jednak znają. Ale postaramy się uściślić regulamin tego turnieju i, i, i myślę, że na następnych turniejach takiego problemu nie będzie. No tu też apeluję o uczciwość wszystkich, którzy uczestniczą w turnieju, żeby jednak, jednak zgodnie z regulaminem postępować i wtedy będzie to zabawa, a nie powiedzmy jakiś tam problem w trakcie czy, 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 czy nies jakieś niesmaczne sytuacje. Jedni pokłócili się o wiek biorących udział w niektórych konkurencjach, inni o nagrody. Jedna z uczestniczek nie chce na przykład oddać wygranej dla całej wsi kosiarki. W większości miejscowości nie ma problemów, ale zdarzają się takie przypadki, gdzie nagrody wygrane przez mieszkańców danej miejscowości są powinny być przekazane do świetlicy lub wykorzystywane przez so, sołectwo i nadzór na tym powinien mieć sołtys Rada Sołecka, ale czasami ktoś uważa, że jak wygrał taką, takie wyposażenie, taki sprzęt, to należy się jemu. Oczywiście jest to możliwe tylko i wyłącznie w przypadku rodzin, które uczestniczą w turniejach, one otrzymują nagrody na własny użytek. Ale wszystkie inne przez, y, nagrody wygrane przez drużyny y, sołeckie z danej miejscowości, y, no, to są wspólne nagrody do użytku całej miejscowości. Kosiarkę mieszkańcy chcą odebrać siłą, inni wysyłają po nią straż gminną. My podpowiadamy inne rozwiązanie. Niech posiadaczka na swój koszt kosi trawniki w całej wsi. Wtedy odda kosiarkę szybciej niż ją sobie przywłaszczyła.